Dzień dobry Państwu. Pozdrowienia z zachmurzonego Dar es Salaam dzisiaj. Nie świeci słońce, nie jest zbyt gorąco, ale to jest też przyjemne czasem. Można troszeczkę od słońca też odpocząć. Jak widzicie, mieszkamy już prawie normalnie. Siedzimy sobie na werandzie. Mamy sobie tutaj o kawę do wypicia, tak jak mówiłem. Jest jeszcze gorąca, będę nie piję. Ale to chciałem powiedzieć. Nadszedł wreszcie czas reminiscencji po naszej przeprowadzce. Naprawdę już prawie wszystko jest gotowe. Jeszcze trochę małych prac. Jeszcze w jednym pokoju potrzebujemy jakiś nowy regał na ubrania albo szafę. No to zobaczymy, co tam się nam uda zdobyć. A potem już będzie tak naprawdę wszystko do końca doprowadzone. Ale do czego zmierzam? Chcę Wam przedstawić teraz, jak ta nasza przeprowadzka wyglądała. To trwało jakieś 2-3 dni, kiedy tu przybywaliśmy z pierwszymi naszymi rzeczami. To będzie też może i ciekawe dla niektórych ludzi, jak wygląda przeprowadzka tutaj w Tanzanii. Dlatego chcę Wam to trochę uporządkować i pokazać. Najpierw pokażę Wam, jak przybyliśmy tutaj z naszymi rzeczami pierwszy raz, jak to się wszystko odbywało, jak to jeszcze prace trwały, jaki był nasz pierwszy rzut oka na ten dom, na wnętrze tego domu. I jeśli sobie to zobaczycie, będziecie mieli ochotę to zobaczyć, to powiem Wam jeszcze krótko, co było dalej wieczorem. A najpierw to spojrzenie na nasz dom od wewnątrz, i od zewnątrz. Miłego oglądania. No to nasza przeprowadzka. Na razie jeszcze nie możemy wszystkich naszych rzeczy do naszego nowego domu włożyć. Tutaj jest inny dom po sąsiedzku. Najpierw tu kładziemy nasze rzeczy do poniedziałku. W poniedziałek już nasz dom będzie kompletnie odświeżony, bo jest teraz tam jeszcze robione. Zaraz zobaczycie ten nasz dom, jak wygląda. Od zewnątrz i od wewnątrz. Tu po tej stronie, tam jest nasz nowy dom. Jest tu jeszcze teraz trochę naprawiane, remontowane, żeby wszystko wyglądało tak, jak ma być. Tak ten domek wygląda od zewnątrz. Tu są mili panowie fundi. Tak wygląda nasz nowy dom. Jest cicho, jest spokojnie. I naprawdę będzie można tutaj inaczej żyć. O, palma przed domem też jest. Mały ogródek. Jak ktoś chce, może sobie w basketball pograć. Tak wygląda z boku ten dom. A ja zaraz pokażę Wam jeszcze w środku. To jest jeszcze wszystko niedosprzątane. Jest jeszcze remontowane. Ale możecie już... Jumbo! Zobaczyć, jak to będzie wyglądało. O, taka lampa. Tu wszystkie ściany są jeszcze aktualnie malowane, naprawiane. Tutaj jest nasza sypialnia. To też będzie jeszcze doremontowane wszystko. Jeszcze nie jest w pełni zrobione. Łazienka. Szafa. Na szczęście to wszystko jest. Tutaj jest następny pokój. Ten już jest prawie wyremontowany. Już wygląda dobrze. Wszystko pachnie świeżo. Tutaj jest łazienka. Nawet jakaś półeczka na kosmetyki i dobrze. Tutaj jest ten living room z
klimatyzacją, ze wszystkim. No, będziemy wszystko stopniowo robić. Tutaj jest jeszcze taki mikropokoik, ale to zrobimy z tego mikropokoiku takie miejsce na garderobę. I tutaj jest jeszcze kuchnia. Też będzie dosprzątana, bo jeszcze nie jest wszystko zrobione. Jest miejsce na pralkę na szczęście, jest miejsce na kuchenkę gazową. Tam jest takie pomieszczenie, ja nie wiem jak po polsku się nazywa. Ja znam tylko nazwę na to Abstellraum. O, szafki. Na szczęście wszystko jest. To co jest potrzebne. A tu panowie fundi. Panowie fundi tutaj robią wszystko do końca. O, tak wygląda to. Można sobie rączki umyć przed jedzeniem. Tutaj jest też miejsce na duży stół. Nie ma problemu. Już przewozimy pierwsze rzeczy, a w przyszłym tygodniu będziemy tutaj już mogli zamieszkać. To jest pierwsze wrażenie z naszego nowego domu. No, ładnie jest też od zewnątrz. I cicho, i spokojnie. A tu będziemy sobie mogli siedzieć i kawki się napić. Ładnie, mamy nawet antenę, ale pewnie jej nie będziemy używać. Tam jest gwiazd. Jak widzieliście, takie były nasze pierwsze wrażenia, kiedy tutaj przybyliśmy. Były pozytywne. Tak jak wam mówiłem o tej ciszy, o spokoju. To było bardzo ważne, to nas bardzo cieszyło. I cieszy nas to codziennie do tej pory. Wtedy życie nabiera innego koloru i zbiera człowiek siły do życia, do pracy, do nowych przedsięwzięć, nowych wyzwań, jakie życie nam stawia. A teraz pokażę wam też moje takie spostrzeżenia z pierwszego wieczora, który tutaj spędziliśmy. Wyglądam tam naprawdę okropnie, o czym wam też mówię, ale byliśmy naprawdę bardzo, bardzo zmęczeni, gdyż wykonanie takiej pracy, jaką wykonaliśmy w temperaturze około 45 stopni plus, no nie jest po prostu łatwe, ale chciałem wam to już wtedy na bieżąco utrwalić, jakie były nasze wrażenia z tych pierwszych tutaj spędzonych godzin. Dlatego zapraszam was na pooglądanie tych moich pierwszych spostrzeżeń z pobytu w nowym domu. Dobry wieczór Państwu. Po pierwsze chciałem przeprosić za mój wygląd, za moje włosy, za cały wygląd mój, jak jestem ubrany i tak dalej, jak wyglądam. Ale jesteśmy wreszcie przeprowadzeni do nowego domu. Na razie bardzo prowizorycznie. Zaraz to trochę wam jeszcze pokażę, jak to wygląda w środku. Na razie jak po bombie atomowej. Ale na szczęście jesteśmy już w nowym domu. Jak możecie słyszeć, albo lepiej nie słyszeć, mamy tutaj ciszę. Ciszę, spokój, świetne otoczenie. Przy wejściu mamy palmę. Nikt nam nie przeszkadza, możemy wreszcie spokojnie żyć. Mieliśmy dzisiaj strasznie ciężki dzień, dlatego zasłużyłem sobie na łyk piwka wieczorem. Cały dzień pracowaliśmy bardzo ostro nad przeprowadzką, ale udało nam się to zrobić, choć tutaj naprawdę nie jest to łatwe, bo to nie jest tak jak w Europie czy w Polsce, że przyjeżdża duży samochód i można za jednym razem wszystko przewieźć. Nie, nie. Tu są mniejsze auta i to trzeba trzy razy jechać, a drogi są takie, jakie są. A materiał, żeby wam pokazać, jak to wyglądają drogi, my już tutaj możemy na szczęście dojechać, bo jeszcze przed dwoma tygodniami, jak załatwialiśmy wszystkie formalności, ta droga, żeby wjechać na posesję, praktycznie nie istniała. Teraz już istnieje, możemy tu wjechać, możemy zaparkować auto i możemy się wreszcie zacząć cieszyć spokojnym życiem, bez conocnej, cowieczornej i codziennej porcji muzyki. Naprawdę to bardzo ważne jest w życiu. To zrozumieliśmy. No, to ja wam mówiłem. Nie mieliśmy doświadczenia. Uczymy się tutaj życia cały czas. Nabieramy nowych doświadczeń
i dzięki temu przynajmniej osiągamy coś nowego w życiu. Pokażę Wam jeszcze zaraz, jak wygląda nasze pobojowisko. To na razie jest, jak mówiłem, po bombie atomowej, ale z dnia na dzień będzie coraz lepiej, aż Wam pokażę cały nowy dom, jak jest zrobiony. Tu już troszeczkę na tej werandzie wygląda prawie normalnie. Już mamy te siedzenia. Stół też jest, można usiąść, napić się kawy, czy jak w tej chwili zasłużyłem sobie nowych piwa, a będzie jeszcze lepiej. Dlatego pozdrawiam Was z nowego domu, w nowej dzielnicy Dar es Salaam i życzymy sobie lepszego życia i Wam życzymy wszystkiego najlepszego. Może Wam się też spodoba, jak tutaj to wygląda. Może ktoś będzie chciał tu przyjechać. Jesteśmy dobrymi ludźmi. Jeśli ktoś chce życie rozpocząć tutaj w Tanzanii, to my mu pomożemy. Po prostu bezinteresownie. No, widzicie sami, tak wygląda nasz nowy dom z tym, co tutaj już dzisiaj przywieźliśmy. Jeszcze nie ma zasłon, firanek, nic, ale jest wentylator. Tutaj leżą nasze ubrania, tam gdzieś jakiś tam telewizor, wszystko prowizorycznie, krajobraz, jak po bombie, jak już mówiłem, ale to Wam też chcesz uwiecznić. Tutaj jest nasza sypialnia. Już udało mi się łóżko zmontować. Będziemy mogli spać. Też mamy wentylator tutaj i klimatyzację. No, jest naprawdę dobrze. I tutaj jest nasza łazienka też. Takie są to standardy. Łazienka, wszystko jest, klimatyzacja, ogrzewanie do wody. Tutaj dalszy ciąg. Tu jest następna łazienka, tam jest do niej wejście. O, ta świeca, żeby można było zobaczyć. O, tak wygląda. Czysta toaleta, wszystko wysprzątane. A tu mamy następny pokój. Następna sypialnia. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Wszystko zostało po prostu na razie wrzucone. Dopiero będzie wszystko robione. O, lampa taka dziadowska, ale mamy inne lampy. Będzie wymieniona na ładniejszą. Ale możecie zobaczyć, jak wygląda nasz pierwszy dzień. To nawet mamy już stół. To za ciemno, żeby go zobaczyć. Ale to mamy już też. O. Żebyście nie mówili, że nie mamy stołu. Tak, tak to na razie wygląda wszystko. Trochę wojennie. Tu taka lampa, pewnie mniej znana już w Europie, ale tutaj się takie montuje. I tak wygląda nasza kuchnia. Na razie to widzicie, jak to wygląda. To na razie w ogóle nie wygląda. Trzeba to wszystko dopiero poustawiać, porządnie zrobić. O, ładnie, co? No, ale takie życie jest. Trzeba walczyć. Tam mamy jeszcze takie jedno pomieszczenie, gdzie można coś tam odstawić. I dobrze to jest, że takie coś jest. Tak wygląda. A tu jest takie jeszcze jeden bardzo mały pokoik, a to jest praktycznie dla jednej osoby. Tak naprawdę można tam wstawić tutaj jedno małe łóżko. To jest, no, taki pokoik, jeśli ktoś potrzebuje się przespać, jeśli przyjedzie w gości. Jest w każdym bądź razie. A nawet ma też wentylator. Też lampa do wymiany, no ale po kolei wszystko. No, jak widzicie, tak jest ten, taki jest ten krajobraz. Na razie po wprowadzeniu będzie z każdym dniem lepiej. Jutro
będzie tutaj już definitywnie lepiej wyglądało. Po prostu trzeba docisnąć gaz i zrobić wszystko, co trzeba. No i tym pozytywnym akcentem na dzisiaj, po ciężkim dniu, chcę Wam powiedzieć dobranoc. Pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia i do zobaczenia następnego dnia podczas naszego urządzania nowego mieszkania. Trzymajcie się zdrowo, dobranoc. No jak widzieliście, te moje pierwsze spostrzeżenia, które Wam przekazałem z pierwszego wieczora i z tych pierwszych spędzonych tutaj godzin, na pewno na wielkim zmęczeniu, ale też ze sporą radością i satysfakcją, że udało nam się to tak szybko i sprawnie przeprowadzić. Mamy jeszcze dużo więcej materiałów wideo z tego czasu remontów, przeprowadzki, które będę chciał Wam teraz jeszcze w następnym jednym albo nawet w dwóch materiałach wideo przedstawić, też z kilkoma ciekawostkami, które się w tym czasie wydarzyły. Nie jest to niestety do wykonania w tak krótkim czasie, jakbym sobie tego życzył, jakbym chciał, ale staramy się włożyć wiele pracy w przygotowanie naprawdę dobrych napisów do każdego z tych filmów, aby było to dostępne w wielu językach. Być może są ludzie z wielu innych krajów, którzy chcieliby to też zobaczyć i na pewno też zrozumieć, o czym mówię. Dlatego, jak powiedziałem, postaram się zrobić to jak najszybciej, ale niestety troszkę to musi potrwać. Dlatego też proszę o cierpliwość. A na tą chwilę pozdrawiam Was wszystkich, tak jak mówiłem, z zachmurzonego Dar es Salaam i do zobaczenia w następnej pouczającej audycji z życia w Tanzanii. Trzymajcie się. Pozdrawiam.